4. Ja bym chciała kowadło. Lano. No i mam... Aha. Piec musimy zbudować. No, to tak. To prawda. O, czekajcie, żmij przyszedł. Może my odblokowaliśmy przejście, więc... Powinien tu stać, właśnie. Nie ruszaj się! Ktoś ty! Jestem grabarzem i proboszczem w tym kościele. Winy swojego nosa mam nóż i chętnie go użyję. Może i masz nóż, ale ja mam miecz. Świetnie, ale musisz wiedzieć, że walczę do śmierci niczym bestia. Ha! Jestem gotów na śmierć. A ty? Jedna rzecz, że wygląda na niebezpiecznego, a druga, że nie jestem gotów na zostanie mordercą jeszcze. Nie będę z tobą walczył, ale trzymaj się z dala od mojego dobytku. Haha. Ci potrzebne mi gnijące mięso i stare księgi. Jak go mam przekonać, jak nie mogę kurde do kościoła wleźć? Muszę ten cmentarz naprawić. Żeby naprawić cmentarz, to oczywiście muszę ogarnąć. Aha, piec, tak? Dobra. Tu jest jedzenie. Ale czekajcie, bo piec przecież tu jest do postawienia. Właśnie. Potrzebujemy czterech tych elementów. Znowu. I kamienia jeszcze, to czekajcie. Kamień możemy tu zostawić. I wydobyć jakiś przy okazji. Fajnie, że jak ja to mam w skrzynce, to mi i tak nalicza, że ja to mam. Dobra. Aha, nie tu. Miętkowi mogę zanieść to piwo. Zanim pójdziemy dalej walczyć. Gdzie jest moje piwo? O, szaleństwo. Ach, co za rozczarowanie. Potrzebuję chyba czegoś mocniejszego. Dobra, wydajesz się porządnym gościem. Mam dla ciebie kilka rad. Przestań łazić i gadać wszystkim, że jesteś z innego świata. Jednego dnia chlapniesz to przy kuflu kumplowi, a następnego twoja gęba zdobi każdy słów w mieście. Jeśli więc lubisz swoje, to przestań to robić. Może ma rację, powinienem być bardziej ostrożny. To jakie miałeś pytania?
Jak mogę wrócić do domu? Łatwizna. Na pewno mógłbyś użyć portalu na Wzgórzu Wiedźm. Czyli co, muszę po prostu przejść przez niego? Muszę go najpierw otworzyć? Wiadomo, że mam w sobie mózg, że nie mam w sobie mózgu, więc nie wiem nawet do końca skąd ta cała wiedza. Powiedziałem ci wszystko, co pamiętam. Może coś więcej znajdziesz w księgach ze skryptorium. O rany, w katakumbach jest skryptorium. Ale może astrolog coś wie. Sprytny z niego gość. Wykradł książki z biblioteki, kiedy był prostakiem. Jak mogę się dostać do skryptorium? Przez kościół, rzecz jasna. I zdaje się, że twoja piwnica może mieć połączenie z katakumbami. A nawet kostnica jest z nimi połączona. Mamy tu całą sieć tuneli. Sieć. Lubiłem kiedyś łowić ryby. Pamiętam, że łowiłem. Kiedy złapałem taką, kurde Blaszka, nie mam rąk, żeby ci pokazać, jaka wielka była ta ryba, ale uwierz, była ogromna. Nie cierpię opowieści o rybach. Ale a kiedyś... Wiesz co, muszę wyjść. Jasne. Fajnie jest mieć nogi. Nie zapomnij przynieść mi wina. Boże, czaszka alkoholik. Spytaj o astrologa. Och, jest bardzo mądry i bardzo pogodny, choć nie znam go osobiście chyba. Ale jego wino jest rewelacyjne. Chłopak przyjaźni się bardzo z latarnikiem. W każdy księżyc przesiadywali razem w latarni morskiej. Gdzie ona jest? Niedaleko. Pomyślmy, kurde Blaszka, nie pamiętam. Irytujące te wszystkie pytania. Nie jesteś zbyt fajnym przyjacielem, wiesz? Wstecz. Wiem, a wino. Srebrne ma dostać, dobra, do później. Wiem, że latarnia morska jest na wybrzeżu. Gdzie w tej czaszce ląduje ten alkohol? No, dobre pytanie. Dobra, zrobiło się jasno. Co myśmy to mieli jeszcze raz? Do tego pieca. Cztery elementy. Rozchodzi się jej po kościach. Że czaszki wypływa przez szyję, on się nie może upić nigdy. O, to była przykra klątwa. O, zwłoki jadą. Sam raz przyjdziemy, to znowu z pochówek złapiemy. Sprzedajmy to zaświadczenie o pochówku od razu. Czemu on tak zwolnił? Że tutaj możesz mi coś o nim powiedzieć? Zajęty przez kupca na czyjeś długi, nie jestem w stanie znaleźć nikogo. Mogę dać ci pozwolenie na użycie tego ogrodu. Kto inny chciałby hodować rynek? Zajebiście. Brzmi świetnie. I tak, musisz porozmawiać z kupcem, to jego własność. Spoko. Raczej w porządku dawać ci pozwolenie bez jego zgody, ale wystarczy mi, że obiecasz załatwić z nim później wszystkie szczegóły. Jasne, porozmawiam z nim. Nie z wioskę, co rogi. Żeby handlować z miejscowymi, jest właścicielem stadoły, zaraz na południe od karczmy. Dobra. Masz to. Czyli on będzie, to jest ten, co tu staje pewnie. Wróćmy do domu. Nie słyszałam nigdy pozytywnej czy wesołej klątwy. Okej. No, my też zaczniemy od zwłok, tak myślę.
Dobrze, że te rzeczy wyciągnięte ze zwłok się nie niszczą. Już nie umiem trafić na stół. Dwie zewnętrzka. Dawaj ten piec. Okej, czyli teraz muszę wydobyć żelazo. Żeby mi się sztabki zrobiły. To żelazo gdzieś tu było ogólnie. Sobie do niego rano pójdziemy. Czy ja te przedmioty, które postawię, mogę potem jakoś przenieść? Czy mogę je usunąć i postawić na nowo? No, Raven, ostatnio jakiś czas temu żeśmy dyskutowali z Eru na ten temat, że pogralibyśmy w Settlersów na przykład starych, takich kolorowych, ale nie ma żadnej nowej wersji takiej, która by nam się spodobała. Dobra, chodźmy szukać tego żelaza. Tu jest. O, slajmy! Myślę, że żelaza nam się dużo przyda. Nie ma multi, no. Dobre hidden objects. Też lubię. Ale tego akurat mam od groma na liście, więc... Dobra, zbierzmy jeszcze... Już tu wykopujemy. Aha. To przepchnijmy to do domu. Czy takie, taka sztaba żelaza Aha. Dobra, rozumiem.
Zróbmy trzy sztabki żelaza. Dobra, to nie tu, to było tu. I z tego możemy robić proste części. Dobra. Czyli potrzebujemy gałęzi. Jakby nie patrzeć, potrzebujemy dużo gałęzi. Chociaż czekajcie, tu jeszcze coś innego możemy dodać do rozpalenia, nie? Gdzie to było? A teraz tego nie otworzę. Kiedyś nie wiem, czy można to nazwać dobrym Chinolomczykcem, ale MK była taka gierka Dom Zagadek i mnie tam jarała, a teraz jak nie ma nigdzie. I wiesz co, nie kojarzę. Szkoda, że nie można, jak w Simsach kodzik i masz usuwanie obiektów, albo czaru, jeśli masz eliksiry. Nietoperek. Czy ja z nietoperkiem też mogę walczyć? Skrzydło nietoperza. Podejrzewam, że to będzie do alchemii właśnie. Mamy to. O. Aha, czyli tu się jedna sztabka zrobiła. Dobra, a ja chcę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Na grob. A, okej. Okay. I on jest z kawałka kamienia. To wykonaj. Nie mamy siły. To chodźmy spać, jest noc. Będziemy mogli trochę tam podekspić nasz cmentarz. Było, że budzisz się ze mną w domu i ty ma dla ciebie jakieś zagadki, że trzeba uciec i tam jest tu innych mieszkańców, zbieranie kolekcji, jakieś sojusze, z jakich grali zgodnie z zasadami, nie mści. Totalnie nie kojarzę, nie? Ale NK istnieje, możesz grać. Przecież. O, to sobie zróbmy. A, to się z desek robi, dobra. Spróbujmy to zamontować na cmentarzu. Zobaczymy, czy nam się podniesie trochę poziom. Chciałam ten kościół otworzyć. Właśnie nie mam to już. Po kolei. Tu myślę, można. Ciu, ciu, ciu.
Ten grubny to jest tylko... Patrzcie. Czyli zrobiliśmy tylko jeden wtedy ten. Dobra. Drewniany krzyż. Okej, to możemy ponaprawiać, a ten ma kamienne. Dobra, to zróbmy drewniane. Czy ja drewniane mogę potem zamienić na kamienne? Takie pytanie czysto techniczne. Dysk 10 klinów. To samo. Dobra, to najpierw sobie... i tu jest nasza... Dobra, to sobie najpierw odbijemy tamten dół. Ale weź to zapamiętaj, gdzie się co robi. Gwoździe. Nieźle, nieźle. Drewniana bela, proste części. Nie wiem, że nie było tematu. No, dobranoc, Howard. Wykonajmy to. Patrzcie, ile punktów już mam. Czekam cały czas na waszą podpowiedź, w co inwestować. Dobranoc, Raven.
Tu potrzebujemy desek. A kurde, nie mamy miejsca w ekwipunku, tak? Dobra, to możemy zostawić. To możemy zostawić. Zróbmy to wszystko. Wiem, to tam zamocować. Drewniany zestaw naprawczy. No dobra. Okej. Dupa, czyli my tu musimy dać nie nowe, a naprawić po prostu. No, ale zbliżamy się ku celowi odpowiedniemu. Zmienimy sobie zestawy naprawcze za chwilę. I musimy sprawdzić, jakie to polano tam można dorzucić. Znaczy, co można dorzucić, żeby się paliło. Poza patykami. Coś skuteczniejszego, bo te patyki strasznie mało
energii dają, że tak powiem.